Otwieram uroczystą sesję Rady Miasta Białopodlaska zwołaną na mocy zapisów statutu Miasta Białopodlaska z okazji Dnia Patrona naszego miasta, świętego Michała Archanioła. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich Państwa. 30 lat samorządności to czas intensywnego rozwoju, tworzenia nowoczesnej infrastruktury, a także czas obywatelskiej aktywności. Odrodzona samorządność uwolniła obywatelską energię Polaków i tym samym pozwoliła lokalnym wspólnotom współuczestniczyć i współdecydować w sprawach publicznych. Dzięki takim fundamentalnym zasadom jak unitarność, samodzielność oraz demokracja polskie samorządy terytorialne wspierają Polaków w ich codziennym, godnym życiu. Rozwój naszego miasta przez ostatnie 30 lat to przede wszystkim zasługa mieszkańców, którzy z wielkim zaangażowaniem i odpowiedzialnością działali i działają na rzecz dobra naszej wspólnej samorządowej, małej wspólnoty samorządowej. Przez ten czas Biała Podlaska bardzo pozytywnie się zmieniła. Powstało szereg inwestycji miejskich, dużych i mniejszych projektów, które w sposób zdecydowany odmieniły oblicze naszego miasta i w znaczny sposób poprawiły warunki i jakość życia mieszkańców. Biała Podlaska jest dziś postrzegana jako miasto nowoczesne, przyjazne dla inwestorów, studentów i turystów. Jest miastem pięknym, tętniącym życiem, z którego jako mieszkańcy jesteśmy bardzo dumni. Z okazji jubileuszu 30. rocznicy powstania samorządu terytorialnego Rada Miasta Biała Podlaska składam najserdeczniejsze gratulacje, słowa uznania, szacunku i podziękowania za wieloletnie zaangażowanie, podejmowane decyzje i pracę na rzecz społeczności lokalnej wielkiego samorządu. Oddaję hołd wszystkim samorządowcom, którzy wszystkich kadencji, w tym w szczególności radnym, prezydentom, pracownikom samorządowym oraz członkom lokalnych organizacji i stowarzyszeń, którzy podejmowali wysiłki na rzecz naszego miasta i godnie reprezentowali naszą społeczność. W tym duchu Rada Miasta życzy wszystkim mieszkańcom Białej Podlaski, by zawsze mogli realizować marzenia jako lokalna wspólnota obywateli, nie słabnącego zapału i wytrwałości, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Mam nadzieję, że ta treść tej uchwały nie budzi żadnych wątpliwości i zostanie przyjęta przez aklamację przez wszystkich członków Rady Miasta obecnych na dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję, nie widzę uwag, nie słyszę. Stwierdzam, iż stanowisko Rady Miasta z okazji w sprawie uchodów 30. rocznicy powstania samorządu terytorialnego zostało przyjęte przez Radę Miasta przez aklamację. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za liczną Państwa obecność na wielkim święcie naszego samorządu podczas uroczystej sesji zorganizowanej z okazji imieni patrona naszego miasta, świętego Michała Archaniowa. Tą uroczystą sesją wieńczymy wielodniowy proces obchodów dni jego miasta. Święta w tym roku tym istotniejszego, że to oczekiwanego w związku z faktem, iż pandemia istotnie ograniczyła możliwość wspólnych spotkań, wspólnego przeżywania świąt i innych towarzyszących nam w skali lat dotkniętych pandemią okoliczności. Bardzo chciałbym podziękować nie tylko wszystkim Państwu za obecność, ale także wszystkim, którzy przyczynili się do, jeszcze raz podkreślę, mimo trudnej sytuacji, tak skutecznego, żeby zjawiskowego zorganizowania i patrona miasta. To przede wszystkim pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Jaskiego Centrum Kultury, pani Rzecznik Urzędu Miasta oraz wszyscy, którzy dołożyli swoją cegiełkę, byśmy w tym nie najłatwiejszym czasie mogli przeżywać święto naszego patrona tak, jak tego wszyscy oczekiwaliśmy. Za nami bardzo trudny rok, jeszcze niepełny, jeszcze niezakończony, z wciąż nierozwiązanym traciącym nas problemem rozszerzania się nieszczęsnego koronawirusa. Ale podczas upadku miasta warto
oddając sprawiedliwość całej naszej miejskiej społeczności, z satysfakcją podkreślić, że zdajemy ten trud egzamin. Nierzadko jako pierwsi, dając przykład innym samorządom, podejmowaliśmy w sytuacjach zupełnie precedensowych kroki, które zmierzały do ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa, do naszej wspólnej dbałości o wzajemne bezpieczeństwo. I mimo tej trudnej sytuacji mamy wciąż ogromne powody do satysfakcji, gdy możemy pokazać, że Biała Podlaska także i w tym bardzo trudnym, niestandardowym, nadzwyczajnym roku bardzo dynamicznie się rozwija. Przypomnijmy, że już w poprzedni rok zakończyliśmy kwotą 54 milionów złotych wydatków majątkowych, a więc tych poniesionych na inwestycje. To okres historyczny, bezprecedensowego rozwoju Białej Podlaski. Nie ustaliśmy w tych staraniach i nie spowolniliśmy tej dynamiki, nawet wobec trudności, które dotykają nas w roku bieżącym. Z satysfakcją podkreślam współpatrona naszego miasta, że w ciągu ostatnich 2 lat, tylko w tej kadencji, zdobyliśmy dla Białej Podlaski ze źródeł zewnętrznego dofinansowania kwotę prawie 50 milionów złotych. To prawie 20 milionów złotych z Funduszu Dróg Samorządowych i wciąż składamy kolejne aplikacje na kolejne planowane do nas, przez nas do zrealizowania inwestycji. To prawie 20 milionów złotych rekordowego, jeśli chodzi o jednostkową wartość dofinansowania do projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej. Taką wartość ma umowa na program rewitalizacji, którą podpisałem w tym roku z panem marszałkiem województwa lubelskiego Jarosławem Stawiarskim. To kolejna umowa o wartości 5 milionów złotych podpisana przeze mnie całkiem niedawno z panem marszałkiem Jarosławem Stawiarskim na rozszerzenie realizowanego przez nas w założeniu zamkowo-parkowym Raśniów projektu rewaloryzacji, dzięki której dokończymy odbudowę historycznych zjawiskowych wałów układu fortyfikacji rodzinnego typu starobelgarskiego w części południowej i południowo-zachodniej. Wykonamy taras spacerowy do rzeki, odsłonimy fundamenty niegdyśniejszej zasadniczej były pałacu, czyli jeszcze wzbogacimy naszą zamek południowego Podlasia istotnie doposażając je w najnowocześniejszy sprzęt. Nie zapominamy w tym trudnym okresie o oświacie. Także w tym roku wielkość nakładów na inwestycje i remonty w jednostkach naszej oświaty sięgnęła 2 milionów złotych. Przekazaliśmy w kilku transzach komputery, które pozyskaliśmy z programu rządowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej do szkół i do najbardziej potrzebujących rodzin, zwłaszcza tych wielodzietnych, których do zasady jest komputerem w przypadku konieczności nauki zdalnej tych jednostek. Było zdecydowanie za mało w takich domach. Nie sposób, mówiąc o rozwoju miasta, przypomnijmy i podkreślajmy to znowu, pomimo trwającej epidemii, wskazywać innych aspektów dynamicznego rozwoju. Tu z wdzięcznością kłaniam się, witam serdecznie pana pułkownika, gdy wspominam o tym, że na stałe zagościło już Białej Wojsko gminarzy nowo tworzonego garnizonu. W sposób bardzo szczególny kłaniam się i dziękuję koleżeństwu rady. Przypomnijmy zawsze to z szacunkiem, podkreślam, że prezydent miasta ze swoim urzędem i rada miasta stanowią tę wspólną całość organów samorządu terytorialnego. Na naszych wspólnych barkach spoczywa odpowiedzialność za rozwój naszego miasta. To zrozumiałe, że czasem wykuwamy spójność stanowiska w trudnych bojach, ale dziękuję państwu radnym za to, że co do zasady potrafimy robić to w sposób, który daje przykład mieszkańcom naszego miasta i wszystkim, którzy mają okazję z nami współpracować. Potrafiliśmy podjąć trudne i odpowiedzialne decyzje, ale dzisiaj już w tak krótkiej perspektywie czasowej możemy cieszyć się owocami. Pozwólcie, drodzy państwo, że ostatnie słowa dzisiejszego dnia ze szczególnymi i gorącymi podziękowaniami skierują się do mieszkańców miasta. W końcu wszyscy nimi jesteśmy i
to dla nich na co dzień pracujemy. Jesteśmy wdzięczni za okazywane nam wsparcie, także za kierowane słowa konstruktywnej krytyki. Nie byliśmy tym, kto niczego nie robi, ale gdy patrzymy na rozwój naszego miasta, to z satysfakcją możemy powiedzieć, że mylimy się znacznie rzadziej niż podejmujemy trafne, właściwe decyzje, które przynoszą naszemu miastu rozwój. Na koniec jeszcze raz serdecznie Państwu podziękuję za wiele dowodów ciepła i sympatii. Ciepłych wnoszę. Z inicjatywy prezydenta miasta, pana Michała Litwiniuka, został wybity nieokolicznościowy medal związany z obchodami oraz przygotowany album na 30-lecie, gdzie na pewno większość z Państwa znajdzie siebie na zdjęciach, nie tylko na zdjęciach. Tak jak pan przewodniczący powiedział, w piątek odbyła się uroczysta akademia poświęcona 30-leciu samorządu. Część z Państwa nie mogła być obecna, więc w tej chwili dokonamy tego aktu wręczenia w imieniu pana prezydenta medalu oraz albumu.